Cześć, witajcie. Firma Xiaomi zaprezentowała dzisiaj model Redmi Note 9T. I tak się fajnie złożyło, że ten model jest już u mnie, zatem przyjrzyjmy mu się bliżej. Zapraszam. Na początek kilka słów o specyfikacji. Redmi Note 9T wyposażono w ekran Full HD LCD o przekątnej 6,53 cala. Jak widzicie, ekran ma w narożniku niewielki otworek na aparat do selfie. Sercem tego telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 800U, wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej DDR4X. 4 GB. Trochę mało. Na pocieszenie mamy 64 albo 128 GB pamięci wbudowanej, przy czym te pamięci się między sobą różnią. Ta mniejsza jest typu UFS 2.1, ta większa w droższym modelu UFS 2.2. Także od razu myślę, że warto się zdecydować na ten droższy wariant. Telefon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W, ale w zestawie mamy ładowarkę jeszcze szybszą, 22,5 W. W zestawie mamy też jeszcze oczywiście silikonowy pokrowiec, no i kabelek USB. Wspomniany już schowany w otworku aparat do selfie ma 13 megapikseli i dość przeciętną przysłonę 2.25, natomiast tylny aparat jest potrójny. Jego trzon stanowi 48-megapikselowa matryca z obiektywem o przysłonie 1.79, a w roli uzupełnienia są dwa dwumegowe oczka z przysłonami 2.4 do makro i do rozmywania tła. No i oczywiście jest tam jeszcze też diodka LED. Wyposażenie smartfonu dopełniają dwa głośniki, nadajnik podczerwieni, NFC oraz boczny czytnik linii papilarnych i mini jack. Wnętrze telefonu chroni powłoka hydrofobowa. Redmi Note 9T ma dosyć prostą stylizację. Telefon jest oferowany w dwóch wersjach kolorystycznych. Takiej szarawej, jaką tu widzicie, no i jeszcze fioletowej. Obudowa jest wykonana z tworzywa, ale porządnie. Tutaj nic nie trzeszczy, nic się nie ugina. Tył pokryto taką matową fakturą, która zapobiega zabrudzeniu. On się trochę brudzi, ale zdecydowanie mniej niż telefony o połyskliwej powierzchni. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 5, a jeżeli chodzi o ergonomię, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Wszystko trafia idealnie pod palce. Czytnik linii papilarnych leży w doskonałym miejscu i działa naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Równie dobrze prezentuje się wyświetlacz Redmi Note 9T, chociaż nie jest to AMOLED i nie ma szybkiego odświeżania. Ma za to zaawansowaną ochronę wzroku przed szkodliwym pasmem światła i oczywiście możliwość regulacji nasycenia barw. Jakość prezentowanych kolorów jest dobra, chociaż czerń pozostawia jednak nieco do życzenia. Kąty czytelności są dobre, poziomy jasności również. Co prawda aura nie pozwoliła mi wypróbować tego, jak ten ekran zachowa się w pełny słoneczny dzień, ale obecność dodatkowego podbicia maksymalnej jasności wróży całkiem nieźle. W normalnym, dziennym świetle ekran jest naprawdę dobrze czytelny, natomiast w nocy faktycznie nie męczy wzroku, ma też oczywiście tryb czytania, ma też oczywiście ciemny tryb interfejsu. Procesor Dimensity 800U daje nadzieję na niezłe osiągi telefonu, ale martwi mnie niezmiennie obecność tylko 4 GB pamięci operacyjnej. Co prawda nie zauważyłem, żeby telefon jakoś lagował, miał jakieś poważne przycinki. No, niemniej wydaje mi się, że ta pojemność pamięci operacyjnej nie pozwoli temu smartfonowi w pełni rozwinąć skrzydeł. Co prawda wynik z Antutu potwierdza, że jest to telefon, który nie powinien zawodzić i irytować przycinkami w codziennej eksploatacji. Natomiast pamiętajcie, że nie jest to growe monstrum. Jeżeli chodzi o pamięci, to tak jak już wspomniałem, zdecydowanie polecam kupić wyższy wariant pamięci, ponieważ nie dość, że dostajemy tej pamięci więcej, to jeszcze jest ona szybsza. No i co ważne, w telefonie możemy jeszcze korzystać z karty microSD. Redmi Note 9T rozpieszcza nas obecnością głośników stereo i mini jacka. Do tego mamy oczywiście łączność 5G i całkiem niezłą jakość dźwięku podczas połączeń. Poprawiłbym jednak trochę działanie czujnika zbliżeniowego i uszczelnił słuchawkę, bo kiedy rozmawiamy, trochę za dużo dźwięku wydostaje się na zewnątrz. Niezmiennie muszę telefon pochwalić za obecność potrójnego gniazda na karty, czyli możemy korzystać z Dual SIM 5G i jednocześnie powiększać pamięć za pomocą karty microSD. To bardzo przydatne. Telefon używałem zbyt krótko, żeby móc dokładnie ocenić możliwości akumulatora, ale tak na pierwszy rzut oka zapowiadają się typowo. Spora pojemność pozwoli korzystać swobodnie z urządzenia przez 2, może nawet 3 dni, chociaż ładowanie mogłoby trwać nieco krócej. Wstępnie oceniając, ono trwa około 2 godzin, ale jeszcze ten telefon mam zbyt krótko i nie miałem okazji rozładować baterię absolutnie do zera. Wiem już natomiast, że duża pojemność akumulatora nie wpłynęła negatywnie ani na grubość telefonu, ani przesadnie na jego wagę.
Redmi Note 9 T korzysta z systemu Android 10 i interfejsu MIUI 12. W momencie rozruchu telefonu poprawki bezpieczeństwa były datowane na listopad 2020. Mogłoby być trochę lepiej. Interfejs MIUI zawiera trochę dodatków i trochę nadprogramowych aplikacji, ale na szczęście tych, których nie potrzebujemy, możemy się w łatwy sposób pozbyć. A sam interfejs naprawdę daje się lubić, jest wygodny, poręczny i praktyczny. Możemy z niego korzystać zarówno w formie płaskiej, jak i w formie z zasobnikiem. Możemy się po nim poruszać tradycyjnie za pomocą trzech dolnych przycisków, ale możemy też korzystać z gestów pełnoekranowych. W interfejsie zawarto kilka praktycznych dodatków, kilka elementów usprawniających jego obsługę. No i niestety są też ciągle reklamy w aplikacjach firmowych. Tego raczej chyba już się nie pozbędziemy z Xiaomi, no trochę szkoda. W dziedzinie fotografii nasz Redmi zapowiada się całkiem nieźle, chociaż pamiętajmy, że de facto to mamy dwa aparaty. Jeden przedni, jeden tylny, plus dwa wypełniacze. Tak. W każdym razie zdjęcia dzienne są zupełnie dobre, tu się nie ma do czego przyczepić. Zdjęcia nocne jak na cenę telefonu wydaje mi się, że też zapowiadają się nieźle. Oczywiście wszystko dopiero przed nami, dopiero to wypróbujemy, bo na razie zrobiłem tylko kilka zdjęć takich, żeby chociaż rzucić okiem i móc Wam cokolwiek na ten temat powiedzieć, ale zapowiada się nie najgorzej. Filmowanie również wygląda nieźle, selfiaki też udają się całkiem dobrze, nawet te z rozmywaniem tła jako tako wychodzą, to tło jest odcinane w miarę poprawnie, tak samo zresztą jak w przypadku tylnego aparatu. Zdjęcia makro, no, te już są trochę takie sobie, no ale wiadomo, dwójeczka tutaj wiele nie wyciągnie, niemniej wydaje mi się, że przy tej cenie ten aparat, powiedzmy, że no może być, jest ok. Podejrzewam, że ten telefon będzie promowany jako jedna z najtańszych propozycji z 5G. No i spoko, można w ten sposób, ale poza tym to jest to po prostu bardzo, bardzo poprawny średniak. I poza tym 5G ma też kilka innych atutów. Weźmy chociażby duży akumulator. Weźmy całkiem przyzwoity wyświetlacz, głośniki stereo, mini jacka, potrójne gniazdo kart, całkiem nie najgorszy procesor, sporo pamięci, przynajmniej w tej droższej wersji, czy pilota podczerwień. W sumie w swoim segmencie cenowym ten telefon wygląda całkiem dobrze. I w zasadzie ja tu nie mam się do czego przyczepić, bo na razie przez te kilkadziesiąt godzin, przez które miałem okazję użytkować ten telefon, nie zauważyłem w nim jakichś poważniejszych mankamentów. Niestety nie zauważyłem również niczego, co zrobiłoby mi jakieś wielkie wow. Także jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo poprawnie. Porządeczku. I teraz w zasadzie powinienem już zakończyć, ale przypomniało mi się, że jeszcze o czymś ważnym Wam nie powiedziałem. O cenach. Otóż, moi drodzy, ten smartfon występuje u nas w dwóch wariantach. Z pamięcią 4 plus 64 GB za 1199 zł i za 1299 zł z pamięcią 4 plus 128 GB. Czyli zdecydowanie stawiamy na ten model droższy o stówkę, bo tylko stówka, a pamięci dwa razy więcej. I to szybszej. I teraz to już naprawdę mogę się żegnać z Wami i zaprosić Was na recenzję tego smartfonu, którą Jola opublikuje w serwisie mgsm.pl za jakieś 2-3 tygodnie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!